A, to wy. Siema. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, aktualnie odpisuję na komentarze i udzielam porady, robię wszystko, co tylko mogę, żeby nawiązać fajną współpracę z wami, widzami, no bo to o was w tym wszystkim chodzi. Bardzo często pojawia się pytanie, jakich narzędzi używam i co jest potrzebne, żeby zacząć modować. Zawsze odpowiadam, że tak naprawdę potrzebny jest tylko pomysł i chęć modowania. Ale dzisiaj zrobimy troszkę inny materiał. Słuchajcie, dzisiaj was zapraszam na top 5 moich, według mojej subiektywnej oceny, top 5 narzędzi do modingu, które można kupić w sumie dość tanio. Także zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem na wstępie, porozmawiamy dzisiaj o moich 5 ulubionych i według mnie najbardziej przydatnych narzędzi do modingu. Najważniejsze jest to, że każde z nich możecie kupić bardzo tanio, nie muszą to być jakieś high-endowe narzędzia, można kupić marketowe, też się w zupełności sprawdzą, ale po kolei przejdźmy do rzeczy. Pierwsze i podstawowe narzędzie to opalarka. Ma bardzo dużo różnych przydatnych funkcji. Pierwsza z nich to oczywiście tworzenie układu wchłodzenia wodnego, czyli wyginanie rurek PETG i akrylowych. Druga funkcja to modyfikacja kształtu i wyginanie pleksy oraz innych materiałów z tworzyw sztucznych. Tak jak chcemy zrobić piwnicę, to możemy to zrobić opalarką. Na moich filmach widzicie, jak używam giętarki do pleksy. Jednak na początku, jak nie miałem giętarki, robiłem to zwykłą suszarką, to nie musi być jakaś super opalarka. Kolejna przydatna funkcja, o której ludzie często zapominają, to zdejmowanie wszelkich możliwych przyklejonych etykiet. Jeżeli na przykład z obudowy chcemy zdjąć metkę producenta, która bardzo ciężko schodzi, najlepiej zrobić to właśnie opalarką. Tak samo zdejmowanie niektórych radiatorów, które są przyklejone, czy chociażby zdejmowanie jakichś dziwnych przyklejonych elementów, które chcemy zmodyfikować. Do wszystkiego się przydaje opalarka, więc jest to naprawdę podstawowe narzędzie. Taką prostą, tanią możecie kupić, myślę, gdzieś w okolicach 50 zł. Jeżeli już chcecie wydać więcej, warto kupić urządzenie, w którym możemy wybrać natężenie powietrza, czyli jak dużo tego powietrza leci, oraz temperaturę powietrza, żebyśmy mogli to jakoś kontrolować. Takie proste na ogół mają 2 tryby, mniej więcej. Tak naprawdę najzwyklejsza opalarka wam wystarczy, a na początek zwykła suszarka od mamy, siostry, koleżanki czy gdzieś z targu też się w zupełności sprawdzi do tych zadań. Drugie narzędzie, z którego korzystam najwięcej w trakcie modingu, to noże. Powiedzmy, że nie jest to konkretne narzędzie, bardziej grupa, ale nóż tak zwany tapicerski do tapet, inteligatorski, są różne określenia. Nóż z wymiennym ostrzem to jest podstawa. Jeżeli robimy jakikolwiek template, który chcemy pomalować, zdejmujemy jakieś delikatne elementy, czy nacinamy, czy robimy jakieś zdobienia, cokolwiek, potrzebujemy nóż. Do obróbki pleksy potrzebujemy dość specyficzny nóż do cięcia pleksy, który można dostać w sklepach plastycznych. Nie jest on konieczny, możemy też zrobić to zwykłym nożem, możemy to zrobić też wyrzynarką, możemy to zrobić dremlem, czymkolwiek innym, ale nóż do cięcia pleksy, jeżeli macie okazję kupić, jest to koszt około 30 zł, jest bardzo przydatny, ułatwia pracę z pleksą, pozwala robić na niej zdobienia, pozwala robić proste linie do cięcia. Bardzo przydatny element. Dobry nóż z ostrzem wymiennym, kwota około 15 zł. Można też kupić dani za 5, tak samo się sprawdzi. To jest tylko kwestia wygody, co wam bardziej pasuje. Kolejny bardzo istotny element to śrubokręty. Ludzie o tym często zapominają, ponieważ do składania komputera de facto wystarczy jeden Phillips head, czyli po polsku krzyżak. Jednak jak już chcemy się bawić w modding i czasami musimy zdjąć elementy obudowy, które nie są przeznaczone do zdejmowania przez normalnego użytkownika, okazuje się, że potrzebujemy jakiś mały krzyżakowy, czasami potrzebujemy płaski, czasami potrzebujemy torksa. Śrubokręty można tak samo kupić bardzo tanio. Ja osobiście korzystam z zestawu, który kupiłem kiedyś w Biedronce i w zupełności sprawdza się do wszystkiego. Nie muszą to być narzędzia z najwyższej półki. 50 zł za bardzo duży zestaw, który pozwala mi popracować nad każdym projektem i w zasadzie używam ich do każdego projektu. Nieważne co robię, czy to jest modding, czy to jest składanie komputera, cokolwiek. Taki zestaw śrubokrętów jest bardzo potrzebny. Inaczej ma się sprawa, jeżeli chcemy robić chłodzenie wodne i na przykład założyć blok wodny na płytę główną czy na kartę graficzną, wtedy bardzo często okazuje się, że potrzebujemy specjalnych torksów albo jakichś małych kluczy nasadowych. Wtedy już trzeba kupić jakiś zestaw stula i fixy, coś w tym stylu. Jest tak, to już są kwoty dość duże, dlatego na początek w tych najtańszych narzędziach, mówię o zwykłych śrubokrętach, fajny zestaw płaskich, krzyżakowych. I pamiętajcie, jedna ważna rzecz, krzyżakowe w Polsce występują dwa rodzaje. Mamy Philipsy i PH i to są różne główki śrub i różne śrubokręty i nie zawsze będą pasować do siebie. Także nie każdy krzyżak jest krzyżakiem. Jednak standardowo, normalnie w takich systemach, z których my korzystamy, zwykły krzyżakowy śrubokręt powinien dać radę. Kolejne, czwarte narzędzie to pistolet na ciepły klej.
To jest narzędzie, bez którego nie byłbym w stanie zrobić niektórych modów w takim klimacie, w jakim ja na ogół robię mody, czyli gdzie dodajemy dużo elementów. Pistolet na ciepły klej ma strasznie dużo zastosowań, ponieważ możemy łączyć elementy z pleksy, możemy łączyć elementy do stali, możemy też zabezpieczać kable w odpowiednich miejscach. Jeżeli na przykład gdzieś puszczę LED w bardzo nietypowe miejsce i nie ma jak zrobić kabel managementu, dwie kropelki ciepłego kleju, kabel wtedy ląduje na miejscu. Jak już zaczniecie rozkładać obudowy, u bardzo wielu producentów zobaczycie, że tak naprawdę kable czy włączniki czy cokolwiek są zabezpieczone właśnie ciepłym klejem. Jest to rozwiązanie, które się sprawdza. Tak samo, najtańszy pistolet na ciepły klej około 15 zł, jednak trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz i nie dajcie się ponieść fantazji. Te najtańsze pistolety na ciepły klej na ogół pracują na bardzo wysokich temperaturach i nie można zmienić temperatury. Takie lepsze pistolety na ciepły klej jak ten pozwalają wybrać dwie temperatury, niską lub wysoką. Takie najlepsze pozwalają wybrać bardzo dużo rodzajów temperatury. Tak samo klej musimy kupić odpowiedni. Taki zwykły, standardowy klej będzie działał w zwykłym, standardowym pistolecie. Ale jeżeli już na przykład chcemy kleić miękkie materiały, czyli spienione PVC czy coś w tym stylu i nie mamy wprawy, zwykły, najtańszy pistolet może nam rozpuścić albo rozpuścić kawałek plastiku, więc trzeba na to zwrócić uwagę i pracować bardzo ostrożnie. I najważniejsze, nie poparzyć sobie palców. Ja mam kilka poparzeń po ciepłym kleju. To jest dość niebezpieczne, dlatego warto zwrócić na to uwagę i nie poparzyć sobie palców. I ostatnie narzędzie, które jest bardzo potrzebne, można się bez niego obejść, ale niesamowicie ułatwia pracę. Jest to mini szlifierka. W Polsce bardzo często mówi się na to Dremel. Ja akurat korzystam z urządzenia firmy Proxon, którą serdecznie polecam. Może kiedyś by zasponsorowali jakiś materiał. Tak samo. Możemy kupić sobie w markecie za 50 zł zestaw razem z kamieniami do szlifowania, z tarczami, z czymkolwiek. Bardzo uniwersalne narzędzie. Pozwoli nam dociąć elementy, przyszlifować, zmodyfikować kształt. Czasami wywiecić otwór w jakimś dziwnym miejscu, możemy przeciąć tworzywo, możemy przeciąć kawałek stali, możemy wyciąć klatkę na dyski, cokolwiek. Jest to narzędzie, które bardzo ułatwi Wam pracę, ułatwi Wam nadawanie charakteru obudowy, bo jak założycie tarczę do szlifowania, to można wtedy coś przyszlifować, zrobić jakiś watering, postarzyć. Według mnie konieczność, jeżeli chcecie się bawić w jakiś bardziej rozbudowany modding. Oczywiście mówię tutaj tylko o podstawowych narzędziach, które trzeba zakupić. Nie mówię o rzeczach takich jak ołówek, linijka, taśma klejąca czy farby sprayu, no bo to już są materiały. Jak chodzi o narzędzia, to według mnie ta piątka to jest podstawowy zestaw, który każdy powinien mieć, jeżeli chce się bawić w modding. Można się zastanowić nad szlifierką, nad mini szlifierką, bez niej też da radę żyć, ale wykorzystując te pięć narzędzi można stworzyć naprawdę niesamowite konstrukcje i nic więcej nie będzie tego potrzebne. To, że ja korzystam czasami z giętarki do pleksy, z gumówki, z tokarki czy z wiertarki stołowej, to dlatego, że mam te narzędzia. One nie są mi konieczne, żeby zrobić coś fajnego, dlatego też nie możecie się blokować tym, że nie macie jakichś super narzędzi i super warsztatu. Taki podstawowy zestaw, który razem, myślę, można kupić za około 200 zł, w zupełności Wam wystarczy do zrobienia bardzo fajnych projektów. Także słuchajcie, jeżeli tylko macie ochotę, macie jakiś pomysł, bierzcie obudowę, przerabiajcie, modyfikujcie, podeślijcie na Facebooka, co zbudowaliście. Jak będzie coś fajnego, to udostępnię. I tyle. Dzięki bardzo, że byliście. Dajcie znać w komentarzach, czy takie poradnikowe materiały też Wam się podobają, czy opowiedzieć więcej o narzędziach, o materiałach, z których korzystam. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, no bo robię to dla Was, także pokażcie, że Wam się podoba i zostawcie subskrypcję, bo to jest to, co mnie napędza, żeby kręcić jak najwięcej filmów. Dzięki bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.